Hej kochani, z tej strony Ewa, zapraszam Was do świata Barbie. Dzisiaj przedstawię Wam cudowny dzień Barbie i jej rodziny. Jak myślicie, czy dzisiejszy dzień będzie nudny, czy może wydarzy się coś ciekawego? Także jeżeli jesteście ciekawi, no to koniecznie oglądajcie dalej. Chelsea, puk puk! No ile ty tam będziesz siedziała w tej łazience? Ja się spieszę, miałam iść na zakupy, bo jak nie pójdę, to nie zjemy nic na obiad! Rany, Barbie, moment, czy ty musisz mnie zawsze pośpieszać? Daj mi jeszcze chwilę, co? Zajmij się może czymś innym. Uff, masakra! Nie rozumiem, jak to się może dziać za każdym razem. Chyba będę musiała już wchodzić przed tobą, bo inaczej nigdy się nie będę wyrabiała. Przestań, nie denerwuj się tak, Barbie. Chodź, pooglądaj ze mną telewizję. Szybciej ci czas upłynie, a przynajmniej nie będziesz się musiała denerwować. Wiesz co, naprawdę nie mam ochoty na telewizję. No, może pozmywam naczynia? Już sama nie wiem, co mam robić. Dobra, Barbie, skończyłam, możesz wchodzić. Ale szczęście, dobra, to już się szykuję do wyjścia. Dobra, no to czas się uczesać. O, świetnie, od razu wyglądam o niebo lepiej. O, świetnie, dobra, no i teraz czas się tylko przebrać z tej piżamki. I gotowe! Wow! Teraz to można wychodzić! Dobra, no to lecę! Ej, posłuchaj mnie chwilkę! No przestań na chwilę oglądać telewizor! No mów, co jest? Mów prędko, bo przeleci najlepszy moment! Słuchaj, no ja teraz pójdę na zakupy, no bo trzeba zrobić jakiś pyszny obiad, skoro jest weekend. Jakbym cię mogła prosić, to pościel łóżko u Chelsea. No i jeszcze jakbyś mógł pozmywać naczynia, żebym nie miała brudnego garnka z wczoraj. Dobra? Nie, no jasne, możesz na mnie liczyć. Tylko do końca obejrzę ten odcinek i od razu się za to zabiorę. Dobra, tylko nie zapomnij, proszę, bo to naprawdę dla mnie ważne. Dobra, to trzymajcie się, do zobaczenia! O, ale tutaj jest burdel w moim pokoju. Nie chce mi się go sprzątać. Co by tu porobić? Może pójdę obejrzeć telewizor. Cześć! Oglądasz telewizję? Mogę teraz ja pooglądać? Proszę, nie mam co robić. Możemy się tak umówić, że teraz ja obejrzę trochę? Nie, Chelsea, jeszcze nie. Oglądam mój ulubiony serial. Nie mogę przecież przerwać na samym środku. Nie, teraz ja oglądam. Jak chcesz, to oglądaj ze mną, a jak nie, to poczekaj, aż mama wróci. Ale jesteś! Zawsze jesteś taki samolubny. Dobra, to wracam do swojego pokoju. Ech. Brudny garnek? Barbie chyba coś mówiła, że chciałaby, żeby był czysty, żeby można było zrobić w czymś obiad. A dobra, to ja go umyję. I tak nie mam nic do roboty. No Chelsea, miałaś iść do swojego pokoju. Przeszkadzasz mi tym śpiewem, nic nie słyszę w telewizji. Rany, ale ty jesteś maruda. Masz szczęście, że właśnie skończyłam zmywać. Teraz tylko odłożę tutaj na swoje miejsce i już spadam. Nie będę ci przeszkadzać. Ech, nigdy bym nie pomyślała, że z nudy będę chciała myć garnki. To też trochę jest bałagan. Może go szybko posprzątam. O, no i świetnie. To teraz pobawię się na moim tablecie. Wróciłam! O, widzę, że garnki pozmywane. Wow, brawo! No, powiem ci, że jestem z ciebie dumna. Nie sądziłam, że to zrobisz, bo zazwyczaj zapominasz. O czym zapominam? Zazwyczaj zapominasz o tym, o co cię proszę. Teraz prosiłam o umycie garnków, no i o posprzątanie łóżka u Chelsea.
Ej, Barbie, ale ja to zrobiłam! Znowu chciałeś uznać, że to twoja zasługa? Nie ma opcji! Przecież to ja Barbie pozmywałam, no i posprzątałam u siebie w pokoju! Wow, naprawdę? Sama z siebie? No, to rozumiem, ale jestem z ciebie dumna. A z tobą nie chce mi się rozmawiać. Ile razy mogę cię prosić o to samo, ale ty jesteś po prostu... Przepraszam, znowu mi się zapomniało. Ale ze mnie fajt łapa. Brawo, Chelsea! Tak się cieszę, że zrobiłaś to wszystko z własnej chęci. To naprawdę wiele znaczy. Ja też się cieszę i wiesz co? Wcale to nie było takie trudne ani nudne. Całkiem szybko mi dzięki temu zleciał czas. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, no to koniecznie zostawcie kciuki w górę. A jeżeli również Wam się zdarza czasami posprzątać coś samemu z własnej woli, no to koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie to były sytuacje. Jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście, jeżeli macie kochani ochotę na więcej tego typu bajek albo na różne nowości, na ciekawe unboxingi, no to kliknijcie subskrybuj. A my się widzimy kochani już następnym razem. Do zobaczenia. Buziaki, pa pa!